Witajcie, ludziowie. Z tej strony Gwiezdny Klucz i siostra. Gramy w rozgotowanych. Będziemy gotować, tym razem bez muzyczki, bo prawa autorskie na nas wrzeszczą. Dokładnie. I oczywiście powtarzamy poziom. Ulubiona rzecz siostry. Nie chcę tego, nie. Gdzie mój Chińczyk? To były te złe szczury. Tak, te złe szczury. Ja biorę. No, bierz cokolwiek, bylebyśmy w końcu przeszli. Bo jeśli nie, to cały odcinek zmarnujemy na to. Znowu ten Bóg. Dobra, jaka zupa? Wieczarowa, to podawaj. To masz cebulę. Nie cebulę, garnek. No garnek. Przecież ustaliliśmy jedną rzecz. Weź tą cebulę. A, zabrałaś chodzie. No, widzisz, jednak umiem jakkolwiek. Skąd ty wiedziałeś, że cebulę będę mógł chcieć? Bo zawsze lubię cebulę. No dawaj. No. Czas marnujemy. Chodzi. I zajmij pieczarową. Ciekawe, czy mogę mu grozić zupę w garku. Nie. A szkoda, byłoby fajnie. Dobra. O, cebula. Cebulowa. Się nagarnę. Trzeba będzie pokroić. A! Na cebulkę trzeba kroić. Nie! Ej! Moja! Dobra, ja ci podaję, ty siekasz. Dobra, ale wiesz, że skończyły mi się te talerze. No to spoko, pójdę umyć. Nie dałaś garka? Już dałam. No dobra, to teraz już tak poważnie podchodzimy do tematu. No, w garku, serio. Miska leżała obok pieczarkowej. Co? Ty bierz garnek. Nie, nie jedę z miską. To nie jest miska, tylko półmisek. Miska. Dla mnie wszystko jest miską. Pomidorową trzeba zrobić. I pieczarki też. Dobra, umyj proszę cię. Już umyłem. Umyłeś? Tak. Chodzia. Nie zdążyłem zrobić chodzia. Mech. Dobrze, że nie było pokrojone. Rób pieczarową. Dobra. I tak nie wygramy. Po pierwsze ciszej, po drugie proszę cię, starali się zrobić tak, żeby nie było tego słychać wszędzie. O, domownicy, więc krótka przerwa. Oczywiście domownicy jak zwykle w nieważnym powodzie, więc nie to. Więc wracamy. A pieczarową co? Nie, pomidorowa, pomidorowa! No nie trafiłam z zupą. Umiesz nie trafiać z zupą? Zawsze trafiam. To trzy zajmij pomidora, a ja cebulą. Znowu pomidorowa, ja myślałam, że cebulowa to jest narodowa zupa. Cebulowa jest może to jaką cebulą narodu? Zupą narodu, ale pomidorową częściej jedzą poloki, cebuloki. A cebulowej chyba jeszcze nigdy nie jadł żaden polok. Nie no, wiele osób jadło. Cebulowa też jest popularna. Jakbyś cebulową? No, chyba w Krakowie kiedyś się zdarzyło. O, proszę, nawet nie wiem. Pomidorowa. Talerz. Miska. Mech. Dobra. Znudziło mi się, jakbyś tak zacząłeś. A nie cebula, pomidor. Przecież pomidorową przed chwilą wydałam. A następną co? Skubańcu. Nie lubisz pieczarową, skoro jest potrzebna druga pomidorowa. Bo pomidory to załatwiasz, a ja zajmuję się pieczarkami. Okej. I tak nam się pewnie nie uda. No wiem, więc będzie trzeba powtarzać. Nie wiem, który to będzie raz. Dobra, druga pomidorowa, ciach. Rób drugą pieczarową. Rób drugą pieczarową. Umyj talerze. Ja myję sobie wtedy, kiedy już ma zupa gotowa. Jezuś, kurczę. Więcej biegasz niż jest to warte zachodu. Nie zdążyłem z pomidorową, bo oczywiście poszłaś myć zamiast robić pomidory. Chociaż mówiłem, że się tym zajmuję spokojnie. I znowu przez te 10 punktów braku przegramy. Nie, tym razem dzięki mojej wspaniałości się udało. Twoje dla mnie na pewno w tym nie pomogło. Udało nam się. No wiem, dzięki mojej wspaniałości ogarnię na pewno, na pewno. A kto bił szczury? No ja biłem szczury. A szczury nic nam nie robiły. Kradły. Uhu! Mhm. Następny poziom. Oczywiście Chińczyk. O, lubię ten poziom. Będę mógł położyć tam patelnię z płonącym mięsem. Nie! Tak. Siostra nie jedzie na nagraniu.
dobra. To masz kotleta. Jeszcze jednego kotleta. I jeszcze kotleta. Wszystko oddawaj, masz oprócz bułkę. Masz pomidora. I sałatę. I jeszcze jedną. Czemu oprócz bułki? Przecież to ty masz te talerze. A, to możesz też bułki dawać. Ale nie za dużo tego mięska. Ja to będę kładł ogólnie, niech jeździ ciągle wszystko. Dobra. Mięso. Drugie mięso. Nie musisz klikać, a poza tym rób coś, żeby ten pad nie był taki hałaśliwy. Nie każę ci tak siedzieć dziwnie, tylko pomyśleć, co zrobić, żeby tak nie było. To dalej trochę tego pada będę mieć. Psiłaś mięso. Mięso, ja chcę mięso. Mięso życiem. Ale chyba bardziej potrzebny jest sałata i pomidor. Od mięsa. Ja przyzwyczajona, że zawsze klikam. Niestety muszę ci wysłać całą patelnię. Czym? Nie da się samego mięsa zdjąć. No to ja ci przyniosę ten. No przyniesiesz, tak. No. Przywiozę ci tam już. Super. Dobra. Pusta patelnia jedzie. Tak, pusta. No bo przez przypadek wrzuciłem mięso do śmieci. Nie, bo jedź ci sobie mięso. A już w burgerze jest. Dobra. No. Serio? Burger z mięsem mi zostawiłaś? On do mnie nie przyjechał. Tak, to sam przyjechał. No chyba, że ja wrzuciłem w tą bułkę mięso, nawet nieświadomy. To wiesz co, to ja będę ci wrzucał w bułki od razu mięso. Dobry pomysł. A patelnia z mięsem dalej krąży. No i już ją zabieram. No ty mi składaj, ja nie umiem. Nie umiem burgerów składać. Są pomidora, sałatę. Wysyłam prawie gotowego. Po co mi to wysłać, ty masz wydawkę? Domownicy co chcą. Chyba restart. Też mam dosyć tych domowników. I nie restart, tylko graj. Dobra. W najgorszym wypadku powtórzymy jakoś 20 razy i będzie spokój. I nie ma mięsa. Czemu położyłaś pomidora? Bo chcą z pomidorem? A chodzi o czym położyłaś pokrojonego pomidora, żeby sobie jeździł. Nie wiem. No i burger mięso. Ciągle jeździ, a tego nie łapiesz. No bo nie umiem. Nie widzę go. Tomasz, już jest na talerzu nawet. Wow, może teraz go zobaczę. Dobra. I sałata. Bum. Daję ci talerze do umycia. Chyba talerz. Pomidor. No i dalej pokrojony jeździ. No i już go biorę. Już mam zamiar go wziąć. A, ja mam mięso tylko. Wyślij mięso, wyślij mięso, wyślij mięso. Myślę z patelnią. Albo z talerzem. Tak, z talerzem będzie lepiej. Dobra. Mięso. Halo, talerz z mięsem jedzie. Ty nie odkładaj mi, bo znowu ci ucieknie. Jeszcze nie oślepłam. Nie, ja bym taki pewnie nie był. Dobra. Sałata i mięso. Dobra. Mięso. No i koniec. Co tak? Tak, koniec czasu. Masakra. Tym razem ci odpuszczę. Nie, nie. Tak, tak, bo już mam dosyć tej gry. Czyli co, nadrobimy poza nagraniem? Nie, nadrobimy tylko wtedy, jeśli będzie brakowało jakichś punktów nam do odblokowywania poziomów. A teraz, drodzy ludziowie, musimy zrobić przerwę na obiada. Więc wybaczcie, ale dalszą część będziemy nagrywać już, nie znając tego, co się działo wcześniej. Otóż z wielką rozpaczą muszę poinformować, iż powróciliśmy. Dalej jest zatrzymaj nagrywanie. Nie ma zatrzymania. Się zatrzymaj, to jest dobrze. Jezu, ty nie marudź, dobra. Grany, ja dalej załamany tym, że muszę grać. Siostra dalej zadowolona tym, że mnie zmusza. Nie zmuszam. Zmuszasz. Mięso. Dobra, masz bułkę. To nie jest mięso. I masz jeszcze jedną bułkę. Ale ja chcę. Przepraszam, ja chcę mięso. Kotleta. Do tego jeszcze dostaniesz kotleta. Ale czekaj, ja to muszę złapać. Jedną sałatę. Czekaj! Pomidora. Poczekaj! Jeszcze jednego kotleta. Jeszcze jedną sałatę. No bierz tego kotleta!
O nie, chyba wpadł do śmieci. Więc widzicie co? No daj mi kotleta. Nie pomidor. No bo lepiej by wpadało do śmieci. Ale ja potrzebuję kotleta. Proszę dać mięso. Zwróć uwagę, że ja muszę tu dobiec i muszę jeszcze posikać. Ty mi mówisz, że to ja nie umiem grać. Tak, bo ty mi za dużo rzeczy naraz dajesz. Po co mi oddajesz kapustę pokrojoną? To ty składasz. Nie krój, tylko bierz to z powrotem. No, siłą. A teraz chodź po burgera. To sam burger. Okej, chodź. No chodź. Dobra. Pierwszy burger jest wydany. Kolejny jedzie. Mięsko będę potrzebowała za chwilkę. Za chwilkę powiedziałam. Widzisz? Złapałam mięsko. Jesteś ze mnie dumny? Nie. Bo każdy normalny grając w to powinien umieć zrobić. Sałata. Druga. Widzę, że będzie dużo potrzebne sałaty, to ja może już wyjść ten zapas. Te trzy wszystkie. Jeszcze leży. O nie, prawie wpadły do śmieci. Pozostaniesz już burgery z mięsem. Zrobiło się mięsko. Mięsko właśnie chciałam powiedzieć. Zostaniesz burgery z mięsem na talerzu. Dobra. Ja myślałam, że mięso z burgerem. Dobra. Pierwsze i do tego sałata. Dobra. I kolejny z sałatą. No to ja czekam. Mięso. No mięso. Mięso. No mięso. Dobra, mięsko. Drugie mięso. I trzecie mięso. Jeszcze mi czwarte wysłałeś? Tak, bo mogę. Ale czwarte upadły. Nie umiesz się złapać porządnie nawet. Daj tam mięcz. No, mięso. O nie. Chyba złapałeś. Nie, dlatego mówię o nie. Sałata nie jest potrzebna, ale będzie wkrótce potrzebna. Dobra. Okej. Okay. Wszystko pięknie, wysyłaj. To już jest do wydania. Okej. Okay. To jest do uzupełnienia. Sałata, pomidor. Weź mięso, bo się spali. Mięso. Mięso. Nie pomidor. Mięso. To nie jest mięso. Mięso. To jest mięso. Mięso. Mięso to takie fajne słowo, takie mięsne słowo to mięso. Nie nadało. Nie. Jedno mięsko. Mam złe wieści. Będzie trzeba powtórzyć. Nie będzie okazji do powtarzania. Jej! Dlatego to są złe wieści. Dlaczego? Bo będę mógł cię mniej torturować powtarzaniem poziomów. O. Dostaliśmy brodacza. Czemu on jest zły? Bo on nie wie jeść. Może mu o, cebulany dom. Dom cebuli. Cebulany dom. Jej. Cześć cebula. Nie chcę się konkretnie tłumaczyć, tylko mówię tak po swojemu. Mroźne krainy na was czekają. Nie! Ugrajcie się i pamiętajcie, by współpracować. O, tragedia. Ja pamiętam. Ja to pamiętam. No to jest fajnie, że ty pamiętasz, bo ja nic nie wiem. To jest złe, tyle podpowiem. No. Piękne. No to co, każdy świat będziemy zmieniać postać. Nie, ja po prostu go chcę sobie zobaczyć. Okej. Jej, to będzie fajne. Nie. O, frytki!
I chyba. W drugiej części chyba nuggetsy były. A bo mnie wiedzieć, ja się na tym nie znam, to ty od tego jesteś. Ziemnia. To ja wyrzucę ziemniaka do śmieci. Nie. I wezmę rybę. Ryba. Pan, pamiętaj, żeby narobić zapas i nakroić wszystkiego pełno, bo... A nie, już licznik się liczy. To nie jest pierwsza część. Znaczy, to jest pierwsza część, no właśnie, druga. Brawo, to jest pierwsza część. Odkryłaś po prostu coś, czego nikt nie musi odkryć do tej pory. No, co mnie kopiesz? Nie kopię. Ja się zaraz z nim ześlizgnę. Jak mi się tu ześlizgniesz z tym zamówieniem, nie ryba, nie koszyk, nie talerz. Ziemniak. Potato. Idź po rybę. Nie mogę. Słuchaj, frytki w samochodzie. Posłuchaj, co ty mnie nawiązujesz do youtubera, którego oglądasz? Bo my się tu zajmujemy poważnymi nagraniami, a nie jakimiś nawiązaniami do innych youtuberów. Po prostu są same fryteczki, no. A poza tym bądź ostrożny. Bo niebieskie afro czuwa. Zawsze czuwa. On nas nie ogląda. O nie. A skąd wiesz, czy przypadkiem nie usłyszy tego? Nie będzie chciał posłuchać wspaniałej siostry. O co ci chodzi? Nic. Ja coś tylko mam głupawkę. Głupawka. Tak. Weź rybkę. Pięknie. A czy to z rybkami mini? Nie. Już jej dawno nie oglądam. Nie mówię, że mogę oglądać, ale czy to jest ona, bo może byłaby smaczna. Nie wiem. Prędzej rybki mini spożywają małe dzieci. Aha. Chociaż nie wiem, czy da się zjeść. Nie wiem, ja nie jadłem pluszaków. Też. Ani razu nie spadłam. Brawo. Jesteś ze mnie dumny? Tak. 1-0. I co, że 1-0? A może celowo spadłem? Bo chciałam sobie pospadać. Frytki. I wziąć urlop na parę sekund. Umyj. Nie będę mył frytek. Talerze umyj przynajmniej. Talerze mogę, ale nie frytki. No, masz, wydaj. A gdzie ryba? Oni chcą z rybą? Pierwsze jest z rybą. Nie chcą samych frytek. Chcą, ale później. Ej! 1-1. Nie, 1-1. Ja cię po prostu lubię zrzucać. I tyle. Teraz są same frytki. Nie rybę. Frytki. A czemu oni nie chcą paluszków rybnych? Byśmy rybkę posiekali i jeszcze opanierowali. Wiesz, chyba ona jest w panierce. Tu ma wyjść. Mnie nie pytaj. Ja tu gram, bo ty mnie zmuszasz. Oni chcieli serię z siostrą. Ale to ty chciałaś koniecznie gotowanie. A co miałam wykombinować? Proponowałam Towerfalla, to nie. Nie wiem, mogłaś wykombinować Minecrafta. Już to byłoby lepsze. A co ci złego w Minecraft? Proszę, nie będę go nagrywał. Ryba. Jeszcze frytki. Dobra, samą rybę chcą. I są same frytki. Ej! Zły człek. Tak, ja to lubię. Zły człek. Ale sama w ogóle nie spadłem, tylko ty mnie zepchnąłeś raz. I co z tego? Przynajmniej to zrobiłem. No to ja cię zaraz tak zepchnę. To było przepiękne. Tobie się nie uda zepchnąć, mistrze. A ty grałeś więcej niby w Overcookta. Nie, ale jestem mistrzem trollowania w grach. No masz. Ej, przeszliśmy to. Mam nadzieję, że na 0 gwiazdek. Rozgrzaliśmy się. Ja się zamroziłem. Ha. Co teraz będą chcieli? O. Fajnie. Zupki? Chińskie zupki? Nie wiem, ale wiem, że ja wracam do Chińczyka. Ty wracasz do Chińczyka? To no ja tak. Wracam do czerwono... Ten. Czerwono... włosy. Nożniczki, dobra. Poprawiona. Pomidory. Raz. Daję ci pomidor. Nie był? Chociaż mi poziomy podobnego? Wszystkie poziomy są tutaj podobne. Nie. Tak. Te błony. Nie poczekaj, bo zaraz ty to dostaniesz. Okej.
Oddaj pomidora. Mój pomidor, oddaj. Oddaj pomidora, mój pomidor. Masz pomidorko. To też mogę spalić zupę. Nie wolno ci spalić. No tutaj podobnie postawię. Ten co? Co? Nie musiała to tylko pochodzić. Sama i tak możesz pochodzić. Co ci szkodzi? Przynajmniej zdrowsza będziesz. To jest gra. No, nie żyjcie. Twoja postać będzie zdrowsza. Cebulową mam. Dobra, mam cebulową. Cebulową mam. Ale nie masz talerza. No to masz, wydaj. Daj talerz. Nie mogę. Pomidorowa ci się zepsuje. Wiem, właśnie tego chcę. Coś rozdać sobie tu jak wygląda na sporze? Nie, po prostu lubię robić pożary. O. Masz pomidora. Ale też musi. Musisz coś robić. Ja stoję. No to dużo. Pieczarki. Nie cebula. Nie pomidora. Pieczarka. No, w ogóle nie sądzisz, że ta pieczarka jest wielka? Proszę, wydaj. Teraz to do ciebie. A ty gotujesz, bo już w ciebie zaczęło się gotować. Dobra. Ja już ci chciałam powiedzieć, jaki jest ten zupka. Brawo. Zrobiłaś tak jak ja, normalnie. A ty wyrzucałeś, bo to są niedobre. To ja też mogę dać. Wyrzucałka. No to jak, możesz w ogóle. O, to mi przyjechało. Cebulanka czeka. Cebulka. Smaż. Nie będę smażył zupy. Kotu. Pomidorek. Daj talerze, daj talerze, daj talerze, daj, 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 daj. No dałam ci. Nie zdążyłem. To podaj mi. Masz pomidorki. Nie, ona się zmarzy u ciebie, ta zupa. Ja jej nie przyjmę. Ty nie przyjmiesz pomidorowy, tylko pieczarową i cebulową smażysz. Tak. Ciekawe, czy da się wyrzucić talerz. Chyba się daje, mi wtedy wracam kuchnię. A. Weź pomidorową, pomidorową weź wydaj. To ja wyrzucę jeden talerz i sprawdzę, nie dobra? No dobra, może. Tylko wiesz, tutaj się nie myję. Nie da się. No nie da się. To pieczara! Nie zdążymy. Będzie powtarzanie poziomo. Podałbyś pieczary, to byś nie zdążymy. Masz. Ja ci podaję to całkowicie. Jak już nie zdążymy? No to wszystko. Już wszystkich zup już nie zdążymy. Wielki pan cebulowej. No to odpowiem ci tak. Po to, żeby nam odjął pieniądze, żebyśmy musieli powtarzać. A teraz daj talerze. Nie mam. Mam! Dobra, tak też nie no i będzie trzeba powtarzać, bo zero gwiazdek. Ja chciałem zero, a nie jedną. Ale i tak gdzieś jak musimy powtórzyć. Po co niby? Od kiedy ty nie chcesz nas po 100%? Od kiedy mi się nie chce? Nie. Dobra, Chińczyk i... Bob. Czerwonowłosa znowu gotują na... O nie, to jest ten poziom. Dobra. To ja pokroję rybę. Przynoś mi tylko. Upuszcza. Nie może nic. Co ja mam teraz zrobić ze swoim życiem? Nie wiem. Przyszykuj mi coś. To ja zrobię pomidorową. Zrosła z wczoraj. Nie lubię pomidorowej. O-o. Dwa, przynieś mi żarcia.
masz takich grzyba. Wiesz. Ale na co mi grzyb? No, chciałeś, że zaraz chcesz przyniosłeś ci grzyba. Nie chcę grzyba. Na co mi grzyb? Na pożar. No i widzicie w końcu pożar. Bo się gaśnica nam spaliła. Gaśnica się nie może spalić. I pyszna spalona zupa. Nie, panią. Jej się nie da dać. No przyszykuj mi jakieś, nie wiem. Nie cebulową. A cebulową sobie szykujesz. I tak nie zdążyłem przez pożar. A ja nie chciałam pożaru. Chciałaś, ja to wiem. Nie. Tak. Rybka. Ciach. Druga rybka. Ja nie wiem, czemu dalej mam wrażenie, że jakieś mamy błędy Ciach. Graficzne w tej grze. No mamy. Ale jakiś taki poważny. Teraz to odkryłeś. Nie, mówię tylko, że dalej mam takie wrażenie. Potrzebuję talerzy. No to powinnaś wziąć sobie talerz, jak miałaś okazję. Nie to, nie to! No ten poziom już całkiem zlamiłeś. Ty może zlamiłaś. Ja tutaj mam wszystko ogarnięte. Może się zamienimy, ja będę robić zupę, a ty... Nie. Beczki i rybeczki. Nie, bo ja, widzisz, bo ja tutaj poważnie podchodzę do tematu i już szykuję sobie składniki na zupę teraz. U ciebie ta ciężka łyżka jest już. Nieprawda. A, rybki się zrobiły. Ale mi pieczarka wróciła. A po co ty? Bo lubię. Jak wydał pieczarowy. Zresztą nie było kasy. Zresztą nie było kasy? No. Nie było kasy. Bo tego nie chcieli. Chcieli? Mm-mm. Może nie chcieli samych frytek? No nie chcieli. To co się trzęsło? Pieczarowa? Same frytki się trzęsły. Mm-mm. Ja się może pieczarkową wydam. Dobry pomysł. O nie, teraz pomidorowa znowu zrobi pożar. Nic innego. Bo nie cebulowa? Dobra. No coś ten pożar chyba... My nie umiemy. My po prostu nie umiemy. Ja umiem, ty nie umiesz. To czemu nie ogarniasz nawet tego, że trzeba zostać u siebie i pilnować, żeby nic się nie spaliło? Bo chcę pożarów, może? A na co ci pożar? O, cebula się nie spaliła w ogóle. No, bo warzywa się nie palą. No, poproszę jedną gwiazdkę. No. Nie! Musimy to powtórzyć. Mm-mm. Dlaczego nie chcesz na 100%? O nie! O tak! Dlatego, że mi się nie chce, już się tłumaczyłem. A teraz zajmijmy się czymś ważniejszym. Przejdźmy tą grę, żeby się ją w końcu skończyć i nie mieć już marnowania czasu. Dobra. Frytki. Chlup. Nie, ryba. Dobra. Nie tu. Piu! Wow, widziałeś, nie spadłam. To jest osiągnięcie tego roku, nie spadłam. A ja spadłem. Ale w sensie nie na tej planszy. Na tej już też. Ej, tak się nie robi. Wielki mistrz to był brodacz. No. Dobra, jestem. Jestem, jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Bo nie miałem już okazji cię zrzucić. Miałeś. Ale teraz nie. Dlaczego teraz jeszcze żyjesz? Nawet nie trzeba nic robić. Masakryczny. Nawet nic nie trzeba robić. Czy się naczynia nie myją same? Co za naczynia? Wstrętne naczynia. Po co zabrałaś rybę, która już była gotowa? Nie była gotowa. Do usmażenia. Chciałam ją postawić na garnek. Znaczy na smażalnicę. No ona wzięła i mnie popchnęła i spadłam. Tak dobrze się czuję. Właśnie wiem, że się dobrze czujesz, bo gdybyś się nie czuła dobrze, to byś nie gadała takich durnot. No ale mnie popchnęła ryba.
Ja bez rybów doskonale biegam. O, widzisz? Jak ziemniaczki przynoszę, to moja postać idealnie biega. A jak ryba, to spada. Tym razem akurat jej się poszczęściło. Zostawiam ci rybę. Brawo ty. Czy ja spadłam z gotowymi frytkami? Tak, jak zwykle. Nie, to była ryba. Ryba, nieszczęsna ryba. Wstrętna ryba. Chociaż spadłam razem z ziemniakiem. Ryby coś. Ale ziemniaki bardziej mnie lubią. Miałam cię zepchnąć wreszcie. To nie jest takie proste. Ha. A ja chciałam to zrobić. Potem ci utrudnić talerzem. Mech. Co? No chodź, chodź tu. Frytki, wydaj frytki. Nie mogę. Umyj talerze. Nie mogę wydać frytek. Ale już wydałeś. No wiem, dlatego nie mogę tego zrobić. Chcą frytki. No frytki chcą, tak samo jak chcą rybę. No a ryba się smaży. Pingwiny po prostu są głodne i dlatego trzeba je nakarmić. A czemu? Ale siedzą tam Eskimosy, więc są fryteczki. Poczekaj na frytki. Ta, nawet jednej gwiazdki nie będzie. Właśnie na tym mi zależy. Czemu na tym ci zależy? Żeby była konieczność poprawy. Już wolałam, jak ciągle poprawialiśmy z trzema gwiazdkami. Dobra, wydaj rybę, wydaj rybę, wydaj rybę. Chociaż nie. Nie wydawaj ryby. Za późno. Widzisz? Umiem się utrzymać. Nie to co ty. Ja jestem ten niebieski Chińczyk. Tak, jasne. Tak, ja jestem Chińczyk. No naprawdę, tak. Ja jesteś Chińczyk. Wiem. O, widzisz, gwiezdny klucz znowu spadłeś. No jak tak możesz? Ty kluczu jeden. Potato. Czemu zdrowej ryby nie można zjeść? Nie wiem. Myślę, że bardziej by się ucieszył. O, dziękuję, zero gwiazdek. Jedna jest! Nawet dwie są! Gdybyśmy tak nie zepsuli, to by były nawet trzy. Poprawka, gdybyś ty tak nie zepsuła. Onion cabin. Dobra, ale to już na jutro. Jak na jutro? Na następny odcinek. No więc już, pa pa! Więc a już... czekaj, w fajnym miejscu trzeba skończyć. Gdzie tu można skończyć? A, utknęliśmy. Nie, tak serio. Do zobaczenia w następnym odcinku, który mam nadzieję, że nigdy nie będzie, bo powiecie, że to jest głupie, niefajne i w ogóle nie trzeba oglądać. Chciałam przestać zjadać moje włosy. Nie jem. No i do następnego. Głupawka. Hej.